Na zewnątrz jest noc, ale mamy produkcję z fotowoltaiki. PV2 295 V, 1/10 ampera i 135 W, nawet 244 w tym momencie. No nie jest to stabilne. Widać, że MPPT próbuje znaleźć optymalną parametry, ale mimo to jest dość spora produkcja z fotowoltaiki. Tylko z tego drugiego. Pierwszy jest zero. Widzicie, tutaj też widać ta produkcja jakaś tam istnieje i nawet ładowany jest magazyn energii, mimo że jest naładowany do pełna, więc 99% ma SOC. Także jego ładować nie będziemy. Dlaczego jest produkcja? Tu mam wejście MPPT i zrobiłem eksperyment. Podłączyłem, a tu będzie widać. Te przewody idą tędy. Tutaj dałem, jak on jest, tak jest. Amperomierz. Widzicie? Przewodem z fotowoltaiki płynie mi, o, teraz spadło, 0,7 ampera. Ponieważ podłączyłem do tego transformator, a transformator zasilany jest z 230 V. Co się stanie, jak zasilę go bezpośrednio z agregata? No zobaczymy. O co chodzi w moim eksperymencie? Chodzi o to, że mamy agregaty prądotwórcze, które nie są zbyt wysokiej klasy, są tanie. Parametry prądu, które one dają, nie są na tyle wysokie, żeby falownik poprzez wejście 230 V chciał być zasilany. Mamy falowniki hybrydowe i czasami zdarza się, że mamy długotrwałą przerwę w dostawie energii elektrycznej. Jest zima, noc, zaczyna nam brakować energii, magazyn energii zaczyna się rozładowywać. I pytanie, czy możemy podłączyć agregat bezpośrednio do wejścia PV, do wejścia tego, z którego jest z paneli fotowoltaicznych zasilany jest falownik. Tak, falownik. Oczywiście wcześniej musimy ten prąd wyprostować i pewnie też jakiś kondensator, żeby to ustabilizować, żeby nie było takich zębów zbyt brutalnych. Pierwsza próba to jest właśnie teraz zasiliłem z gniazdka 230 V mojego Deja hybrydowego, małego. Jak widzieliście, działa, funkcjonuje to. I zobaczymy, czy zadziała to z agregatu. Jeżeli zadziała z agregatu, to wtedy będę myślał nad budową prostego urządzenia, bo to, co teraz dałem, to tak zwane sztuczne słońce, to jest zasilacz, który ma zabezpieczenie prądowe. Jeżeli pobór energii przez falownik jest zbyt wysoki, pobór prądu, to wtedy on nie pozwala na więcej niż 0,7 ampera i przy większym poborze prądu, a wiemy, że falownik dąży do maksymalnego działania. Czyli tak, falownik działa w ten sposób, że dostaje prąd z paneli fotowoltaicznych, tam jest napięcie od 200 do 1000 V, w zależności od falownika, od paneli i tak dalej. Mówmy, że jest 500 V. Ma 500 V i zaczyna brać coraz większy prąd. 1 amper, 2 ampery, 3 ampery, 4 ampery. Tyle, ile jest w stanie sam wziąć. Na przykład są falowniki 8-10 amperowe. Przy 4 amperach zaczyna napięcie siadać, czyli panele fotowoltaiczne już nie są w stanie dostarczyć tak dużego prądu, bo słońce, które je oświetla, albo ich ilość jest zbyt mała. Zaczyna napięcie siadać i to jest znak dla systemu śledzenia
MPPT w falowniku, że uzyskał maksimum. I wtedy on już odpuszcza i zatrzymuje się na tym natężeniu prądu. Czyli 4 ampery i 200 albo tam 300 voltów. W przypadku zasilania z gniazdka elektrycznego tutaj takiego ograniczenia nie ma. Ile byśmy nie wzięli amper, tyle by nam gniazdko dostarczyło, aż do momentu, kiedy zadziałałby bezpiecznik, zabezpieczenie w tym gniazdku. Oczywiście jest tak, że falownik nie weźmie więcej niż 10 na 15 amper, bo takie są, ale jest to jakby ryzyko. W związku z tym musiał być bardzo silny transformator. Nie transformator, prostownik tylko. Musiał być odpowiedniej mocy, żeby te natężenie prądu wytrzymać. A co się stanie w przypadku agregatu prądowego? Agregat, jak mój, ma moc 1 kW, czyli bardzo szybko falownik by go przeciążył i zatrzymał. Dlatego ja zrobię pierwszą próbę na takim zasilaczu, który ma zabezpieczenie prądowe i wiem, że on te 200, czy tam, tak, to było 200 W, więc niedużą ilość energii pobierze z agregatu i nie spowoduje problemu, ale prawdopodobnie jeżeli uruchomię zwykły prostownik z tym kondensatorkiem prostującym prąd, to też nie nastąpi zdławienie agregatu, ponieważ jeżeli agregat będzie już dawał maksymalny swój prąd, maksymalną moc, to zacznie mu siadać napięcie. To będzie sygnał dla falownika, że ma odpuścić, że powinien już przestać brać i więcej nie będzie brał. Prawdopodobnie, ale to zobaczymy. Na razie zobaczymy, co się stanie, jak podłączę do tego sztucznego słońca agregat. Raz. Dwieście siedem watów. I 210, 208, czyli działa. Dobrze, wyłączę agregat, bo jest trochę za głośno. I przestało działać. Czyli działa, możemy powiedzieć, że eksperyment udał się. W tym momencie muszę kupić jakiś mostek prostowniczy odpowiedniej mocy, czyli nie dużej mocy, bo ten agregat nie będzie mi dawał dużo prąd, a nie, lepiej większej mocy kupić. Myślę tak do 10 amper i 300 voltów. I zrobimy ciąg dalszy eksperymentu. Bardzo wygodna sprawa, bo wejście PV, jak widać, jest mniej wybredne, a dzięki temu awaryjnie możemy naładować magazyn energii i kontynuować funkcjonowanie na zasadach off-grid wymuszonych lub dobrowolnych. Musimy uważać, bo to jest zawsze wysokie napięcie, ale też wysokie napięcie jest z fotowoltaiki, z dachu. Będę kontynuował. Napiszcie proszę, co wy o tym myślicie, czy ten sposób myślenia mój jest prawidłowy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie się w agregatu przed przeciążeniem, czy tak zadziała taki system wzajemnej kontroli między falownikiem a agregatem, że falownik nie zdławi nam agregatu. A jaka jest prawda, przekonamy się już niedługo, bo ten eksperyment zrobię. Tym bardziej, że dużo nie ryzykuję. No, co się może stać? Może się zatrzymać agregat, może zabezpieczenie w nim wyskoczyć i nic więcej, prawda? Bo tak naprawdę po prostu może tylko nie zadziałać. Wielkie dzięki
Do usłyszenia.